Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać bardzo ciekawy, oryginalny wzorek na drutach. Ja ten wzór nazwałam oszukane dziurawe warkocze. Wzór ten jest idealny na wszelkiego rodzaju robótki, czy to będą męskie robótki, czy damskie, czy dziecięce. Ten wzorek możemy usytuować, robiąc wszelkiego, naprawdę wszelkiego rodzaju robótki. A co najważniejsze jest to, że robi się naprawdę śmiesznie prosto. Więc tak, wzór ten składa się z 8 rzędów, a liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 6. Czyli mamy tutaj, proszę spojrzeć, mamy tutaj 4 oczka warkocza i 2 oczka lewe, które są pomiędzy właśnie tymi warkoczykami. I tak jak widać na tej mojej próbce, te warkoczyki są ułożone właśnie tak w takim szachowym. Także na zrobienie jednego warkoczyka potrzebujemy 4 rzędów. Po 4 rzędach przeskakujemy na warkoczyk obok i one właśnie tak ciekawie wyglądają, bo nie są po prostu w równej odległości, tylko wychodzą tak na zmianę. A robi się naprawdę śmiesznie, śmiesznie prosto. I jeszcze chciałabym dodać, że narzucając oczka na druty, prócz liczby podzielnej przez 6, dodajemy jeszcze na końcu 2 oczka lewe, to są takie oczka dla symetrii, aby był równy ten nasz wzorek, powiedzmy robiąc szal czy sweterek, żeby po prostu te boki były identyczne. I oczywiście po jednym oczku brzegowym. Więc tak, ja Państwu pokażę, jak na podstawie 2 elementów. I na druty narzuciłam 16 oczek, czyli to jest 2 razy 6, 12, plus 2 oczka dla symetrii, 14 i po jednym oczku brzegowym. Zaraz się Państwo przekonacie, jak śmiesznie prosty jest ten wzór. Na tej mojej próbce zrobiłam sobie, powiedzmy, dołem, aby pokazać, taki ściągacz 1 na 1, jak bardzo ładnie się prezentuje ten wzór. Więc tak, mam 16 oczek na drucie i aby przystąpić, aby łatwiej można było zrobić ten wzorek, przerobimy sobie takie 2 rządki bazowe, czyli te dwa rządki bazowe to są, prócz oczka oczywiście brzegowego, to są 2 oczka lewe i 4 oczka prawe. 2, 3, 4. 2 oczka lewe i 4 oczka prawe. Naprawdę śmiesznie prosty jest ten wzór. 2 oczka lewe dla symetrii, tak jak mówiłam, i oczko brzegowe. To był pierwszy bazowy rząd i drugi bazowy rząd, czyli po lewej stronie robótki, przerobimy dokładnie tak, jak nam schodzą oczka z drutu, czyli prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. Obracamy naszą robótkę, jesteśmy na prawej stronie i zaczynamy od pierwszego rzędu. Czyli ściągamy sobie oczko brzegowe, następnie przerabiamy 2 oczka na lewo i mamy tutaj 4 oczka warkoczyka. Co teraz robimy? Ja sobie przekładam, z tego względu, że robię takim sposobem babcinym, przekładam sobie te 2 oczka i przerabiam je 2 razy na prawo, skierowane w prawą stronę. 2 oczka razem na prawo. Następne 2 oczka razem na prawo wkłuwam się w tył, z tyłu
oczek i przerabiam je dwa razem na prawo. Następnie dwa oczka lewe i ten warkoczyk na razie czeka. Więc przerabiamy sobie te oczka na prawo. Dwa oczka lewe i oczko brzegowe. To był nasz pierwszy rząd. W rzędzie drugim i we wszystkich rzędach parzystych, czyli po lewej stronie robótki, przerabiamy sobie dokładnie tak, jak nam schodzą oczka z drutu. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie trzecim, proszę spojrzeć, w rzędzie trzecim robimy w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe, dwa oczka lewe i teraz mamy te dwa oczka, które zamknęliśmy, prawda? I mamy na drucie dwa oczka. I co robimy? Prawym drutem wbijamy się pomiędzy pierwszym a drugim oczkiem prawym, ale rząd niżej. Proszę spojrzeć. Wbijamy prawy drut i przeciągamy luźniutko niteczką do góry. Luźniutko. Następnie przerabiamy dwa oczka prawe i ponownie prawym drutem wbijamy się w tą samą dziureczkę i przeciągamy nitkę. Proszę spojrzeć, jak ładnie nam się to ta dziureczka wytworzyła, ta ozdobna. Następnie dwa oczka lewe i cztery oczka prawe, które czekają na swoją kolejność. To jest nasz trzeci rząd. Obracamy naszą robótkę i w czwartym rzędzie przerabiamy sobie oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. Oczko brzegowe. Obracamy naszą robótkę i w pierwszym rzędzie, tak jak mówiłam, co cztery rzędy zmienia nam się usytuowanie właśnie tych dziureczek. Więc w piątym rzędzie ściągamy oczko brzegowe, dwa oczka lewe, cztery oczka prawe, dwa oczka lewe. I teraz na tych czterech oczkach po prostu będziemy zamykali te oczka. Skierowane te pierwsze dwa w prawą stronę, więc ja sobie przekładam, aby nam się ładnie te oczka układały. Następne dwa zamykam dwa razy, wbijając drut z tyłu oczek. Oczka lewe i oczko brzegowe. Obracamy naszą robótkę. I w rzędzie szóstym, czyli po lewej stronie robótki, robimy dokładnie tak, jak nam schodzą oczka z drutu. Śmiesznie prosto się robi ten wzorek, a przy tym jest niesamowicie efektowny. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie siódmym ściągamy oczko brzegowe, dwa oczka lewe, cztery prawe, dwa lewe. I teraz ponownie mamy dwa oczka. Prawym drutem wbijamy się pomiędzy pierwsze a drugie oczko, rząd niżej, proszę spojrzeć. I przeciągamy włóczkę luźniutko do góry. Następnie dwa oczka prawe i ponownie prawym drutem wbijamy się w tą samą dziureczkę i wyciągamy niteczkę. Proszę bardzo. Dwa oczka lewe i oczko brzegowe. W rzędzie ósmym przerabiamy sobie je tak, jak nam schodzą oczka z drutu.
Tak więc przerobiliśmy sobie pierwszych 8, proszę spojrzeć, pierwszych 8 rzędów. I powtarzamy, czyli teraz jest kolej na ten warkoczyk. I robimy tak, jak robiliśmy w pierwszym rzędzie, czyli zamykając dwa razy po dwa oczka razem. I robiąc w ten sposób, wyjdzie nam taki niesamowicie ciekawy i prosty do zrobienia, przy tym niesamowicie efektowny wzorek na druty, który pasuje na wszelkiego rodzaju robótki. Tak jak mówiłam, na męskie, damskie, dziecięce, no cokolwiek. Jestem pewna, że Państwu spodoba się ten wzorek, bo mnie oczywiście bardzo. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Mówię postaram, bo po prostu człowiek całe życie się uczy i są niektóre rzeczy, na które po prostu nie potrafię odpowiedzieć i mam z tym problem. I tak jak zwykle zapraszam do odwiedzenia mojego kanału. Proszę subskrybować, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami. Tak jak mówiłam, postaram się teraz nadrobić stracony czas i pokazać Państwu więcej ciekawych wzorków na drut. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.